Dzień dobry, kwartet polityczny Anna Matryska-Sosnowska, Wiesław Ładyka, Bartosz Wieliński. Jeszcze nie doszliśmy do pierwszych studni. Miało być i zaczynają się zgrzyty. Czyli to koniec długiego, wydłużonego miesiąca miodowego. Czy to są tylko drobne, nieistotne pszczyczki? Ja nie uważam, żeby były jakieś zgrzyty. No wystąpienie, znaczy wpis Donalda Tuska dzisiejszy jest ewidentną zaczepką. Nie, wpis Donalda Tuska jest konsekwencją pewnego sporu ideologicznego między lewicą a trzecią drogą, a to musiało nastąpić. Jeżeli głównym hasłem było odsunięcie PiS-u od władzy, to w sposób naturalny duże koalicje muszą teraz się aktywować na swoich polach i na tych polach takich partyjnych się okopywać. Dlatego też nie ma ani wspólnej listy, ani o tym się nie mówiło i uważam, że są to absolutnie naturalne ruchy. I co innego jest właśnie takie próba pokazywania, nie tylko chodziło o odsunięcie PiS-u, ale o coś nam jeszcze w polityce chodzi, czy do czegoś dążymy. Ja nie jestem w stanie oczywiście oszacować ani nastrojów, ani potencjałów różnych grup kobiet. To może pani doktor niech mi powie, czy Hołownia, odkładając ten temat aborcyjny, szarżując w tę stronę, ryzykuje, czy postępuje absolutnie logicznie? Postępuje logicznie, mimo że to nie wyklucza ryzyka, dlatego że Hołownia gra o elektorat z Prawa i Sprawiedliwości. On nie gra o elektorat lewicy, tylko on musi pozyskać elektorat PiS-u. Wejść do drugiej tury, dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli dobrze gra. Czyli musi tutaj poszerzać to pole. Nie, on, ja nie powiem, że gra dobrze. W interesie jest, żeby wnerwić połowę Polek, tak? Ja nie mówię, że gra dobrze. Pytanie było, czy to jest logiczne. Tak, z jego punktu widzenia jest to logiczne. Ta logika mu się plątała po drodze, prawda? Oczywiście. Bo zaprzeczał sam sobie. Ja jestem tu dość rozczarowany tą racjonalnością, jak pani doktor mówi, tej polityki, dlatego że on stracił bardzo dużo z swojego magicznego czaru, jaki wywołał wokół siebie. I teraz stał się takim pospolitym politykiem, który się gubi. Czy nie jest przekonujący w argumentacji, że dlaczego on tych projektów nie chciał zaryzykować, dlaczego wkurza kobiety oraz jeżeli on sobie narzucił taki horyzont, że on już teraz gra o drugą turę w wyborach prezydenckich, to jest naiwność i w ogóle... Ale on nic innego nie grał, nie od tych lat. Różne są... Uszy reporterów przystawione do kulis mówią, dzisiaj byłem na kolegium, gdzie o tym rozmawiały koleżanki, że też iskrzy między PSL-em a właśnie Polską 2050. Bo tam na górze panowie liderzy się bardzo elegancko wobec siebie zachowują cały czas, tak mi się wydaje. Ale aparaty, zwłaszcza przy tych wyborach samorządowych i tak dalej, układanie ewentualnie podziału wpływów, one się trochę skłóciły. To pani doktor musi nam powiedzieć, czy co do zasady, żółty się gryzie z zielonym, czy nie? Nie, to jest ta sama paleta, ale jedno zdanie, jeśli można, ale ten ruch Hołowni jest właśnie logiczny, dlatego że on nie chce odbierać albo tylko bazować na PSL-u, tylko właśnie próbuje odebrać ten konserwatywny, popisowy elektorat z Prawa i Sprawiedliwości. A to, że następuje rozczarowanie nim, stracił tę swoją świeżość, pełna zgoda, no bo to był pewien show, prawda? To była ta inna jakość, a w momencie, kiedy wchodzi polityka i nie tylko podzielenie stanowiska, ale też odpowiednia obsada i taka polityczność, to nawet widzimy w samej Kancelarii Sejmu. To nie wszystko jest tak, jak wyglądać powinno. Tak, pani doktor, jeszcze przepraszam za chwilę, Bartosz. Powiedziałem... Przyjdę kiedyś na wywiad. Że tak powiem, chciałbym wyczuć, jaka jest temperatura emocji w tym elektoracie. Czy Hołownia nas wnerwia i znowu jesteśmy, ktoś nas robi w trąbę? Co to znaczy w tym elektoracie? Jeżeli patrzymy elektorat... Jeżeli patrzymy na elektorat
trzeba tutaj dwie grupy jakby wyróżnić. Jeden to jest bardzo duża rodzina, czyli elektorat demokratyczny, nazwijmy to w ten sposób, czyli kiedyś tej opozycji demokratycznej. I tutaj jest rozczarowanie takim działaniem Hołowni. Ale jeżeli spojrzymy na elektorat, który wygrał te wybory, czyli to są kobiety, młodzi i kobiety, te dwie grupy, jest bardzo duże rozczarowanie. Ale gdy spojrzymy na elektorat już trzeciej drogi, to trochę to opada. Ale elektorat wygrał, bo jak ja patrzę, kto ma większość w Sejmie, to mam wrażenie, że w tej kwestii wygrała prawica i konserwa. No nie, ale mówimy, wygrał wybory 15 października, to miałam na myśli. I cały elektorat opozycyjnej, wówczas opozycyjny, to jest ponad 70% za legalizacją i za zmianą tego prawa. Ale to jest większość elektoratu Polski 2050. No bo w sumie to jest ponad 70%. Tak. Ale Bartosz, adwokatem i diabła, i będąc z nim, zadam ci pytanie, a może ten domaganie się tego referendum nie jest głupie w sytuacji, kiedy wydaje się mało prawdopodobnie, żeby przez Sejm, a tym bardziej przez biurko prezydenta, jakakolwiek ustawa liberalizująca przeszła. Ja powiem szczerze, to jest nie tylko głupie, ale jest zakłamane. Referendum, dlatego że przede wszystkim o kwestia, które jednak są częścią tego, co dzisiaj rozumiem przez prawa człowieka, no nie ma, nie powinno się organizować referendum. A jeśli w polityce jest to jedyna szansa, żeby nastąpiła zmiana? Znaczy zakładanie, że Andrzej Duda podpisze ustawę, która będzie wynikiem referendum, no jest... Czy się referendum uda? To jeżeli jest... referendum w ogóle przejdzie. Załóżmy, że referendum przeszło, jest, Polacy wypowiadają się w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących aborcji, Andrzej Duda dostaje ustawę, Sejm przyjmuje ustawę, Andrzej Duda ją ma podpisać, Andrzej Duda jej nie podpisze ze swojej zasady, bo Andrzej Duda jest politykiem fundamentalnym, tkwiącym bardzo mocno w swoim pojmowaniu religijności, roli religii w państwie. I to jest ta sprawa. Trzeba zrobić ustawę, którą trzeba złożyć Andrzejowi Dudzie do podpisu. I Andrzej Duda musi być odpowiedzialny za tę ustawę. Mówi, że nie uzna referendum, a zaraz potem mówi, że tak, trzeba mu dać ustawę, którą podpisze. Dokładnie, ale to musi Sejm zrobić. Sejm nie może uciekać. Dlaczego miałby podpisać ustawę? Nie, on jej nie podpisze. Ale to, nie, miał na biurku. Nie, on ją ma na biurku. Niech on pokaże, jaki ma koncert. W tej chwili sobie siedzi i się cieszy, tak? Bo tu się kłócą ze sobą. Trzeba mu dać szansę, żeby dał ciała, tak? Nie, ma szansę, żeby pokazał, kim jest Andrzej Duda. No to dlaczego od razu oddawanie ciała? Wydaje mi się, że to już mniej więcej wiemy, nie? Ale to trzeba powtarzać, to wiesz, nie może być takiej sytuacji, że człowiek, który jest, uważa Andrzeja Duda za największą katastrofę, jaka spotkała w Polsce po roku w XXI wieku, tak? To jest po prostu absolutna chucpa prezydentura Andrzeja Dudy. I nie może takiej sytuacji być, że człowiek, który nas kompromituje, tak, jako naród. Siedzi sobie teraz w swoim gabinecie i patrzy z zadowoleniem, jak Hołownia z Czarzastym i z Tuskiem przerzucają się argumentami, tweetami i on na tym może próbować ewentualnie budować jakiś kapitał dla siebie, bo część bardziej, że wyborców... Hołownia jeszcze wykorzystuje Dudę, jaka uzasadnienie... Jako swój listek figowy, to jest coś koszmarnego. Ja mam inny problem, bo ja osobiście jestem przeciwniczką referendum, mimo że przyjmuję argumenty, że wszyscy i tak dalej, nie przyjmuję argumentu, że tak jak było w Irlandii, ponieważ w Irlandii, zanim doszło do takiego referendum, była bardzo długa taka praca przez różnego rodzaju panele partycypacyjne przygotowujące do tego. I oczywiście może być natychmiast dobrze, argument. Żakowskiego nie ma, bo jak bym skoczył na tego konika, to byśmy go nie powstrzymali przed składem. Ja szanuję tego konika i szanuję nawoływanie też do takich paneli partycypacyjnych i generalnie tak. Tylko tutaj społeczeństwo już się wypowiedziało. To nie jest nowy pomysł, który proponujemy, czy wdrażamy. Wypowiedziało się w wyborach 15 października, bo to był jeden z absolutnych postulatów. Powiem więcej, społeczeństwo wypowiedziało się... Ja nie miałem tego nazwiska pod tytułem aborcja na liście. To znaczy, że nie czytał redaktor programów, a to znaczy, osłabia to trochę taki świadomy wybór obywatelstwa. Udział w tym programie. Nie, powiem więcej.
brałeś udział w protestach? Tak, w czerwonych marszach? Od 20 roku brałeś udział w protestach? Oczywiście, nawet z Turką chodziłem. No to o co chodzi? No to jest to mówi, że nie brałeś w takim razie. No nie, ale za tym. Nie wiedziałem nigdy, czy to jest postulat całej opozycji, czy mojej warszawskiej bańki. No nie, dlatego że to było, okej, to nie jest wpisane w umowę koalicyjną, ale to było w poszczególnych partiach na sztandarach. Możemy... Proszę bardzo, usiądźmy do stołu i powinny się rozpocząć prace. Jak Tusk się zachował przecież, oczywiście, prawda, że nie wpuścił na listę nikogo. To było od samego początku powiedziane, tak? I trzymał to równo. Może powiedzieć, to będę znowu adwokatem diabła, może ten Hołownia jest konsekwentny, że mówi prawdę, niczego nie obiecywałem w tej sprawie. No dobrze, no ale to chwila, to nie jest to, czy jak Hołownia zagłosuje, jaki projekt ustawy on przeprowadzi. On zablokował proces legislacyjny na czas wyborów. Z punktu widzenia swojej kalkulacji i też uważam, że błędnej. Uważam, że żyjemy w jakimś takim świecie, w tym straszy nas się chochołem polskiego konserwatyzmu, że co to będzie, przyjdą polscy konserwatyści, co ci proguszczowie. Ja go się nie boję, bo uważam, że go nie ma. Polskiego konserwatyzmu? Takiego straszliwego, który po prostu... Jak jest twój Śląsk? No ale ja nie sądzę, że u mnie na Śląsku... Progresywny konserwatyzm. Jakby wypadło referendum na Śląsku? Słuchaj, nie wiem, jak wypadło, przypuszczam, że... Słyszałem, że kto wygrywa wybory na Śląsku, wygrywa wybory. A no podobno w Końskich, nie na Śląsku. Nie, to inna wersja. Ale generalnie myślę, że Śląsk jest postępowy, tak? Że jest progresywny, raczej normalne podejście do aborcji to nie jest, nie wiem, palenie kościołów, tak? To nie jest rewolucja bolszewicka. To jest po prostu wejście w normalny prąd, który... Ale to, co mówisz, nie jest, co cię dzieje... to, co mówisz, nie jest przypadkiem, argumentem konkretnym, nieprawnym, ale politycznym za referendum? No ale dobrze, ale... Że nie ma co się bać, ale, więc zrób. Po pierwsze, o czym robić referendum? No w jakiej sprawie robić referendum? Skoro po pierwsze jest już jasne referendum wyborcze, a po drugie no tutaj dyskutujemy jednak o pewnych prawach człowieka. No referendum o to, czy mają być takie przypadki jak ta Iza z Pszczyny też na Śląsku? Bo tego to się sprowadza, tak? Czy chcecie mieć więcej śmierci kobiet, czy chcecie mieć normalne przepisy, które funkcjonują w całym zachodnim świecie? O to chcesz ludzi znaczy, pytać? O czym ma być referendum? Czy też ma padać, czy nie? No. O prawie do? No o prawie do? O prawie do. I teraz... O prawie do dokonywania aborcji od 12 tygodnia, po prostu. Słuchajcie, w momencie, kiedy PiS rozpętał tę burzę, której spija do dzisiaj efekty i będzie spijał, i to nawet jeżeli chwilowo wygląda na podział pomiędzy koalicjantami, to i tak nie przysłuży się PiS-owi i PiS na tym nie zyska. To było wiadomym, że jeżeli naruszą kompromis, który był, to każde następne wahadło idzie dużo bardziej w drugą stronę. I to są tego konsekwencje. I nie ma dzisiaj powrotu do jakiegoś zgniłego mniej czy bardziej... Nie, to był kompromis lat 90. Mamy lata... XXI wiek, trzecia dekada już trwa, też inne trzeba rozwiązania przyjąć. Taka stu. Konstrukcja, za którą Bartek się mocno opowiada, żeby wszystko zwalić na Dudę. Znaczy, żeby oczywiście pokazać, że blokującym nie jest Hołownia, który się zaplątał i kręci i sam sobie zaprzecza, tylko jest ten pan, który na końcu ma ustawę przed sobą i ma ją podpisać. I co więcej, tutaj widać jakiś horyzont czasowy, bo za 15 miesięcy się tego pana skutecznie pozbędzie. Właśnie, tak? Czy to nie jest wniosek, że tak referendum, nie referendum, czy ustawa, nie ustawa, po to, żebyśmy po raz tysięczny zobaczyli, kim jest Duda, że może po prostu nic się nie zmieni do następnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Zmieni się na dużo, bo o tym, jak się przeprowadza procedury medyczne w Polsce, właściwie decyduje Ministerstwo Zdrowia, a nie parlament, nie prezydent. To jest jedna sprawa, tak? Druga sprawa jest taka, coś zacznie się w tej kwestii dziać. Nie może być sytuacji takiej, że chowamy sprawę, która dla wielu ludzi jest definiująca. Ja nie uważam, że kwestia aborcji jest najważniejszym problemem w tym kraju. Widzę ileś problemów w większym priorytecie, ale dla wielu ludzi jest to, wyborców tego rządu, jest to kwestia o bardzo dużym znaczeniu. Nie można jej po prostu w ten sposób chować do zamrażarki, bo Hołownia się boi, że proboszczowie na wsi będą agitować przeciwko PSL-owi. Nie wierzę, że proboszczowie mają taki wpływ na wyborców. Nie wierzę, że ten konserwatywny chochoł jest tak strasznie groźny. Myśmy się nauczyli mówić po tych koszmarnych wyborach do Europarlamentu w 2019, kiedy nic się opozycji nie chciało robić.
i nic się im nie udawało robić, że to wszystko jest wina tego, że Trzaskowski podpisał kartę tą LGBT, że Kler wszedł, został pokazany w telewizji film braci Sekielskich, ten film o molestowaniu przez księży, że to zmobilizowało właśnie Kościół. A to nie jest prawda? A mi się wydaje, że to nie jest, że to jest wymówka. To, że jest powszechnie postawiane, nie czyni to nieprawdziwym. A mi się wydaje, że to jest po prostu wymówka, żeby przykryć nieudolność i niekompetencje ówczesnego kierownictwa. Która była bardzo udolna, tylko przez przypadek była ścigana Pegasusem. Poczekajcie, ale chciałam podbić jeden wątek, o którym redaktor wspomniał. Jedna z obietnic wyborczych, ja powtórzę tę frazę, bo już ją raz powiedziałam. Jedna z obietnic wyborczych była kwestia rozwiązania problemu aborcji i to była kwestia, która poruszyła młodych ludzi i kobiety. Grupa wyborców, młodzi ludzie i w tym kobiety przede wszystkim, była nadaktywna względem poprzednich wyborów. To było ich hasło, to była obietnica im złożona, a obowiązkiem polityków jest wywiązywanie się z obietnic. No to, również to, tymi głosami. W tym tweecie, o którym wspomniałem, jasno powiedział, że oni blokują, ale teraz nie będziemy już im pomagać. Jednym z obowiązków polityków i również trzeciej drogi jest wywiązywanie się z obietnic. Kropka. I to nie ma tutaj nic wspólnego, czy to będzie taki kościół, inny, ten proboszcz, czy tamten proboszcz. Nie ma to znaczenia. Powiem więcej. Ale Hołownia uważał, że powiem się więcej. Chyba, że wszystko już jest wiadomo, kto jest z kim. Tak? I tutaj nic się nie zmieni w ciągu dwóch tygodni. Słuchajcie, robiliśmy dla Batorego badania, które dopiero opracowujemy, więc nie będę o nich mówiła szerzej, ale jedna z obietnic dowiezionych w odbiorze społecznym to jest kwestia pigułki dzień po. I szczerze mówiąc... A przecież wiemy, że nie jest dowieziona. Jest, ustawa jest. Jest. A to, że prezydent powiedział... A że blokujący siedzi, no to siedzi. No. Aż nie wolno, że też pigułki nie ma. Sprawa dowieziona, tylko pigułki nie ma. Ale jest poczucie. Tak, tego oczekujemy. To też kompromituje cały ten pisowski system. No, żeby środek medyczny zdelegalizować de facto, czy utrudnić jego stosowanie, stworzono ustawy. No, w którym państwie dostęp do lekarstw i do środków medycznych jest utrudniony? Pan Andrzej powiedział, że nastolatki biorą na zapas. Nie? Każdy lek bierzemy na zapas. Tak, ale, jak mam ból głowy, to zawsze biorę 10 od razu. Ja mam pytanie tylko i powtarzam je w programach publicystycznych. Jak to wygląda z konsumpcją Viagry wśród jego współpracowników? Czy oni też... Nie odpowiadasz na to pytanie? Ona jest... No, nie mam odpowiedzi, no bo nie mam wiedzy w tej sprawie, ale to też trzeba zadać sobie pytanie, że tabletka antykoncepcyjna ma być regulowana, tak jest. Jest regulowana, natomiast Viagra i inne środki na potencję nie są i można je żreć faktycznie garściami, tak? Nie mówiąc o tym już, jakie są ryzyka powikłań i jakie są przeciwwskazania. No, powikłań, przepraszam. Dobrze, możemy iść w inny, temat. Proszę, dziękuję. Zdrowotne. No nie, ale to też trzeba pokazać hipokryzję tego towarzystwa. Dobra, no, sorry, no z jednej strony... A propos Dudy, czy wszyscy obserwowali choreografię, była ta zabawa pod tytułem ten kadr świadczy o tym, że Duda jest bliżej, a ten o tym, że Tusk był bliżej. Czy jakie znaczenie miało to spotkanie? Symboliczne. Generalnie nic tam wielkiego się nie wydarzyło. Polska została uhonorowana przez Amerykanów w sposób bardzo widoczny. Co lubimy, co nam się podoba. Jesteśmy znowu w grze, Polska jest znowu tam, gdzie być powinna, przy stole, tam, gdzie się rozgrywa najważniejsze rzeczy. Piąty kraj Unii Europejskiej, 21. gospodarka świata. Tusk wraca z Waszyngtonu, jedzie do Berlina robić trójkąt weimarski z Macronem. Nas najbardziej. Ja ten Waszyngton połączony z trójkątem, jak to razem, w co się lepi? No, lepi się w to, że jest problem, że Ukraina nie ma czym strzelać do Rosjan, tak? Zapasy amunicji się kończą. Są już bardzo poważne takie przestrogi, że jeszcze chwila i ten front zostanie po prostu przez Rosjan przerwany. Jaka jest definicja chwili? Nie wiem, tygodnie, dni, może w każdej chwili. To są różne alarmy. A czy Zachód z takim, czy przepraszam, Biden z takim kongresem jest w stanie dowieść? Kongres już powiedział, że zrobi własną ustawę, że Ukraińcy będą mogli sprzęt wypożyczyć.
i za to będą musieli zapłacić. Czyli znaczy, że tam już po prostu coś chyba pękło, teraz to zapakują do innego opakowania, do innego pudełka i, no i po prostu te pieniądze będą. No, przejdzie to przez Izbę Reprezentantów. I bardzo dobrze, że prezydent się z tym nieszczęsnym Mike'em Johnsonem spotkał i dołożył swoje po prostu do tego, co Republikanie powinni usłyszeć. Czy jest ważne, jak gramy? Nie, prezydent się spotkał. Nie, prezydent się spotkał z Johnsonem. Nie, premier właśnie nie miał. Poza tym, że to jest spotkanie, czy to zdarzenie... Tym bardziej, że to jest on z bajki Dudy bardziej. Tak, symboliczne, to ono też było atmosferycznie ważne. Bo jednak ta podróż Tuska do Brukseli, prawda, bezpośrednio, tak jakby przewoził jakiś komunikat, o którym my nie wiemy. Nie ma czegoś. Nie ma takiego. Nie wierzmy to, nie. Bo to słuchajcie, jak jest jakiś komunikat, co my nie wiemy, to się nie leci premier do Waszyngtonu. To są kanały służb specjalnych, wojska, dyplomacji. No jak przyjeżdżała tutaj, Biden wysłał wysłanniczkę do Warszawy z informacjami o wojnie, no to ona przyjechała tu osobiście spotkać się z Morawieckim. Avril Haines, 19 listopada była w Warszawie, pokazała wtedy to, co oni mają. Więc to, w związku z tym Hayati zorganizowali spotkanie międzynarodów. Tak, 2-3 tygodnie później przyjechali agenci Putina do Warszawy. Tak się Morawiecki przejął tymi amerykańskimi przestrogami. Natomiast tu jeszcze jest problem nieporozumień francusko-niemieckich, które teraz Polska podobno ma w jakiś sposób wygładzać albo rozcieńczać, no bo Scholz się upiera przy niepomaganiu Ukrainy, przy ograniczaniu pomocy. Macron chce, mówi, nawet ktoś, nie wyklucza wystąpienia. Ktoś powiedział, że konflikt między Berlinem a Paryżem nas upgrade'uje, tak? Tak, upgrade'uje nas do roli tego trzeciego i wreszcie się spełnia to marzenie wszystkich polskich euroentuzjastów, że napęd Unii Europejskiej będzie trójczłonowy i Polska wreszcie do niego dołączy. No w tej sytuacji, jak masz wojnę w Ukrainie, no to znaczenie Polski bardzo mocno... Teoretycznie można uznać to za jedną z najważniejszych konsekwencji wyborów z połowy października. No, ale też można powiedzieć, że to jest w innej lidze, że to jest też efekt tych 8 lat, kiedy Polska była jednak dyplomatyczną, trochę czarną dziurą i teraz wyskoczyliśmy z tej czarnej dziury z takim dużym impetem. Wszyscy w Europie mają problemy z populistami. U nas ich pokonało. Czyli Jarosławowi powinniśmy dziękować za kontrast, który zafundował Tuskowi, tak? To ciągle się zastanawiam, czy było warto. Czy ta cena poza tym nie, populiści nie zostali pokonani, tylko populiści zostali odsunięci od władzy. Tak. Pytanie... Pokonani w wyborach. Poczekamy na listopad, to zobaczymy. I po pierwsze poczekamy na listopad, po drugie wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się dużymi krokami. W związku z powyższym to też jest gra o to, jak ten parlament będzie wyglądał. I jedno z ważniejszych przemówień w ostatnim czasie Donalda Tuska to jest właśnie przemówienie na zjeździe jego jako przewodniczącego, tak, jako partii ludowej, tak, partii ludowej. W związku z tym to widzimy, jak na innych fortepianach zaczyna się gra i że ostatnia polityka Tuska jest skoncentrowana na zagranicy przede wszystkim, a nawet nie na sprawach wewnętrznych. To jest przede wszystkim Unia Europejska i Stany nie do końca w związku z tym są takie symboliczne. Ale ten powrót do Ligi Międzynarodowej, zresztą z Sikorskim w roli głównej również, bo to nie jest sam Tusk, to o tym o Sikorskim też trzeba pamiętać. To jest to, o czym mówiliśmy. To ja tu będę euroentuzjastką. To nie jest tylko dzięki Ukrainie możemy wrócić na wysokie tony i na to, ale w ogóle zmiana pozycji w Unii Europejskiej, Europie Środkowej. I to jest bardzo ważne. I teraz musi być jeden kamyk, i już kończę, kamyk do ogródka. Nie do końca rozumiem, a jeszcze mniej zgadzam się z polityką Tuska względem Ukrainy przez protesty rolników. To też musi być w inny sposób, powinno być w inny sposób rozwiązane. Stąd ten międzynarodowy... Chciałem dać Bartkowi szansę, żeby rozwinął twój wątek i opowiedział z autopsji, czy że tak powiem, jak ty w Bukareszcie czytałeś oglądanie, że tak powiem, Tuska przez tą Europę. Tak, no to był dwudniowy kongres IPP, tam IPP zawsze ściąga dziennikarzy. To zwykle są straszliwe nudy. Występują na scenie najpierw politycy najmniej ważni z IPP, a potem w kolejnych dniach szefowie rządów, a potem takie gwiazdy właśnie jak Donald Tusk. I faktem jest, że zanim Donald Tusk
usiadł na, czy stanął na mównicy, no to wymieniano jego nazwisko wielokrotnie jako przykład sprawczości. Bo ta Europejska Partia Ludowa no generalnie jest w defensywie, nie rządzi w Niemczech. W Francji to już w ogóle można zapomnieć jakiejkolwiek innej prawicy niż Le Pen. We Włoszech jest w koalicji, ale też jako słabszy w sumie partner. W Hiszpanii no, walczy o władzę, ale do końca nie wiadomo, czy Tusk jest głównym rozgrywającym. Czy Tusk jest ważniejszy dla EPP niż kiedy był szefem EPP? Tak, myślę, że w tej chwili tak bardzo, bo jest takim symbolem, który pokazuje, że można wygrać. Że można wygrać. Z tego co wiem, u Bidena też rozmawiali o tym, jak wyście to zrobili, żeście wygrali. Tak? Jak wam to się udało? Co zaszło w Polsce? Joe sam pytał, jak to zrobiliście? Tego nie wiem. Ja wiem, że podczas rozmów to było poruszane, tam było jeszcze więcej. To rzeczywiście sytuacja pana Andrzeja musiała być lekko. No tak, właśnie wyobrażam, że siedzi właśnie naprzeciw. Jak to zrobiliście, że tego pokonaliście? Że pokonaliście jego szefa. Ja myślę, że pozycja Tuska to nie jest tylko kwestia EPP, tylko... To jest kwestia całego rządu, oczywiście. Ale słuchajcie, no ale czy jest poważniejszy gracz dzisiaj na rynku? No Niemcy odpadły, Scholz... No nie, no Biden, Macron i Tusk. Nie, chodzi mi o Unię Europejską, tak? Kto tutaj ma poważniejsze szanse na ważną rolę? Wiesz co, z całym szacunkiem jednak jesteśmy Polską, a nie Francją. Tak. Więc premier Polski nie będzie ważniejszy niż prezydent. Sytuacja jest taka, że tak, no we Francji kończy się zaczyna się zachód tak Macrona i tam niestety czyha Le Pen za horyzontem i nie ma na razie jakiejś chyba recepty, żeby tą Le Pen pokonać, chyba że obecny premier Gabriel Attal zbuduje faktycznie zaplecze, zbierze kapitał polityczny, żeby być następcą Macrona w kolejnych wyborach. Pytanie to tak, stał się Macron prezydentem. Boże, bo to już dekada minęła? Tak. No, powoli mija już. Zawsze pan się zrobi, wy. Wybory są za 25 roku, nie 25. Maj 27, 27 będą wybory we Francji. To jeszcze trochę zostało, ale już trzeba myśleć mocno do przodu. W Niemczech jest dramat. Ten rząd Scholza trójkoalicyjny nie działa, rozsypuje się i może nawet byłoby lepiej, żeby się rozsypał. Bo koalicja jest do bani, czy kanclerz jest do bani? Kanclerz jest do bani, koalicja jest do... Partia kanclerza jest w ogóle totalnym dezastrem. Zieloni się ze sobą też zwalczają, liberałowie poszli pod wodę. Najbardziej teraz rośnie AfD, tak? I będzie sytuacja teraz w landach wschodnich Niemiec latem, że i jesienią, że prawdopodobnie w Saksonii, w Turyngii, w Brandenburgii AfD będzie miała swoich premierów, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Rozumiesz? Brunatny pas się po prostu we wschodnich Niemczech. NRD wraca. NRD wróci. Czerwone się zamienia. W kolorze brunatnym, tak. No i tak, patrząc na tą sytuację, no to faktycznie Tusk jest w najlepszej sytuacji, bo ma stabilny rząd, ma mocne poparcie, jasną agendę. Tylko no, pytanie oczywiście co z tego, no, największą gospodarką są Niemcy, najwięcej głosów w Radzie Europejskiej także mają Niemcy z Francuzami, Polska jest tylko piątym krajem, ale inna sprawa jest taka, że Polsce się wielokrotnie zdarzyło boksować poza powyżej swojej wagi i to się udawało, teraz dyplomacja jest czyszczona. Przez 8 lat byliśmy poza ringiem, Dokładnie. Ale teraz są bardzo ciekawe ruchy w dyplomatii. Właśnie powiedz, czy to jest ważne? Czy tylko szczepanka między Sikorskim a Dudą? To jest bardzo ważne, bo jak masz ambasadora, który potrafi napisać Klaris, a masz ambasadora, który nie potrafi... Wytłumacz mi ten, co to jest Klaris. To jest depesza dyplomatyczna, tak, która powinna... Pisze się dla szefa po prostu depesze. Jak masz ambasadora, który robił mobbing swoim ludziom i placówka w ogóle nie działa, bo są wszyscy tam zmobowani, a takie są placówki. No to także to wpływa na jakość dyplomacji. No bo masz dyplomatów, ale masz wysłanników... Dyplomatów. No. Tak, dyplomatów po prostu, czy ja partii szefów. Patrzę sobie na listę ludzi, niektórych zasłużonych na przykład dla umacniania władzy ludowej w mediach narodowych, no to zastanawiam się, co oni jeszcze robią na tych placówkach. Nie? Powinni dawno byli zostać po prostu odwołani i to były ewidentne konfitury dla nich. To merytoryczny sens tej batalii rozumiem, że chodzi, przepraszam, o to, żebyśmy naprawdę byli w stanie realizować politykę zagraniczną. Bo jedynym kandydatem partyjnym, takim politycznym,
zaproponowanym przez Sikorskiego Andrzejowi Dudzie był Bohdan Klich, który miał zostać ambasadorem w USA. Ale Bohdanowi Klichowi nie można odmówić kompetencji. On jest bardzo dobry, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę obronną, był ministrem obrony, zna mnóstwo ludzi w Europie, zna mnóstwo ludzi w NATO. No, to jest dobry kandydat na ambasadora, a cała reszta z tych 50 to są po prostu dyplomaci, których Waszczykowski z Rałem, z Czaputowiczem zesłali gdzieś na dalszy plan, do archiwów, do jakichś innych wydziałów, podlali przez 8 lat. Tak zwane podschody. Nie? Podschody, tak. No i teraz to ci ludzie też zasługują na to, no mają 8 lat po prostu przerwy w karierze, zasługują na to, żeby Polska im za ich służbę zapłaciła. No i to są profesjonaliści. No, nie wierzę w to, że Sikorski wziąłby człowieka, który ma dwie lewe ręce do roboty. No to nie on. A czy Duda jest w stanie odreagować czymkolwiek poza, przepraszam, bełkotem na stalerkę? No nie podpisze, jego, oni będą szefami placówek, będą szarżdafer, nie będą ambasadorami. I czy ambasadorowie wracają do domu i pobierają pensję, czy jak to będzie w praktyce, tak? Będą siedzieć w Warszawie, przychodzić do MSZ-u, odbijać kartę, pobierać pensję. Albo nawet nie będą przechodzić do MSZ-u z wolnym. Bo oni wszyscy są przecież. Powiedziałbym ironicznie, że są gorsze sytuacje w życiu, nie? Możesz przychodzić i nie pobierać pensji, albo siedzieć w domu. No, ale to jest właśnie ta kultura dyplomacji i MSZ-u. A, czy to nie jest daleko, za daleko posunięta opinia, że polityka zagraniczna to jest na największy priorytet Tuska? A co w kraju, co w domu jest priorytetem? Profesorze. Nie u Donalda w domu, tylko w domu pozwanym Polską. No, dowieś teraz... No, czyścić ile się da i widzicie, że i Bodnar się kręci, i zwłaszcza on, to jest front najbardziej gorący, ale dowieść się do wyborów samorządowych i euro. I zachować koalicję i nie nadziać się na jakiś konflikt społeczny, który może być bardzo ekspulsować. A gdzie jest rolnicy czy coś? Gdzie potencjalne zażywie coś takiego dużego? Znaczy, no nastroje są mocno napięte, w związku z tym gdzieś pewnie w okolicy po wakacjach, wtedy kiedy zazwyczaj spadają nastroje społeczne, a wejdą różne podwyżki i zwyżki, wtedy można oczekiwać niestety też takiego tąpnięcia. A PiS leci już na pysk, czy to jest tylko chwilowy, czy to jest efekt postwyborczy? Znaczy to, profesorze? No w okolicach 20 to już jest słabo, nie? Do 24 coś, ale dzisiaj kolega Janicki mi mówił, że dostał właśnie na biurko jakiś sondaż, że znowu PiS o jeden punkt przeskoczył... Ale to chyba słynny Duma. A tak huśta się to jakoś cały czas. Ta wielka zagadka, że PiS nie tonie w takim tempie i tak głęboko, jakby się wydawało, że powinien. No. To trzeba ich pozwolić im się zażyć, podtopić. Znaczy, im więcej będzie komisji śledczych, które no nie są jakimś wielkim show, ale pokazują jednak słabość, bo one pokazały, że ci, którzy mieli być ci niezłomni, niezatapialni i tak dalej, jednak są zwykłymi posłami i podlegają takim samym procedurom. Zobaczymy chociażby właśnie, jaki będzie odbiór tej komisji przesłuchującej Jarosława Kaczyńskiego. To jest raz, ale dwa, gdyby było tak dobrze, to by nie było tak źle. Jak patrzymy na kampanię wyborczą i gdzie jest pochowany emblemat PiSu, to chyba to świadczy najlepiej o stanie, o kondycji partii. A czym żyje lud poza tym, że za 2 tygodnie święte? Przede wszystkim świętami, a dwa, to zależy znowu, gdzie przyłożymy ucho, czy bardziej do wschodniej, czy do zachodniej Polski. No wschodnia to jest poczucie zagrożenia i to takiego bardzo socjalnego, strasznego. Czy że nas przegrywają, a że wojna po prostu. A to, że ich przegrywają też. A w ogóle widzimy takie sygnały, dostajemy takie sygnały, że w PiS-ie generalnie jest źle, że oni przestrzelili z tym przenoszeniem wyborów. Tak. To w ogóle był jeden z najbardziej takich skandalicznych zagrywek. Ale to już było manipulowanie terminem wyborów, to już jest tak brudne, tak brzydko się kojarzyło, tak śmierdziało to, że... No i teraz karma wróciła i się okazuje, że zrobili wybory, tak miało być, na jesieni, zaraz po wyborach prezydenckich. Jeszcze w tamtym roku, to być może straty byłyby parlamentarne. A jak się tak powiem, czyli my odbieramy ten taki, powiedziałbym, lekko dwoisty komunikat Tuska, z jednej strony uspokajający,
Że to niebezpieczeństwo nie jest za progiem, za zakrętem, ale jednocześnie przygotowujący nas na to, żeby przynajmniej myśleć poważnie o niebezpieczeństwie. No zobacz, jak myśleć o niebezpieczeństwie, no obrona cywilna. Nie ma. 8 lat, przecież wojna nie zaczęła się 2 lata temu, wojna zaczęła się w roku 14. Rządziła 1,5 roku jeszcze Platforma, potem mamy 8 lat PiSu i obrony cywilnej w Polsce nie ma. Gdyby doszło teraz do sytuacji, że trzeba gdzieś się chować... No to schron mamy mieć w Warszawie. Tak, mamy mieć. Dla ilu? Dla paru procent obywateli będziesz mieć schron, a poza tym no nie tylko grozi nam wojna, są też klęski żywiołowe, zmienia się klimat, tego będzie na pewno coraz więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało swoje alerty po to, żeby napędzić ludzi na wybory prezydenckie, by głosowali na Andrzeja Dudę. Chciałem też przypomnieć, jak za PiSu traktowano bardzo ważną instytucję dotyczącą obrony cywilnej. I myślę, że TUS mówi dwa różne komunikaty. Ten komunikat o szykowaniu się na wojnę raczej do zagranicy. Raczej skierowany do przywódców zachodnich, którzy może sobie jeszcze nie zdają sprawy z zagrożenia, ale patrząc na to, jak często się u nich w debacie już pojawia hasło, że będziemy musieli prawdopodobnie kiedyś z tą Rosją postrzelać. A to trafiają one na dobry grunt, bo jeżeli wojskowi mówią sami z siebie, a wojskowi generalnie w kwestiach w państwach demokratycznych no, nie pchają się przed mikrofony i nie paplają po prostu, co im szli na przyjście na język, to wszystko jest przemyślane, przygotowane, opracowane. Jeżeli oni mówią, że jest perspektywa kilkuletnia konfliktu z Rosją, to sytuacja faktycznie robi się ciekawa. Jasne niebo ze szczególnym naciskiem na czarne chmury, tak? Znaczy, jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To jest po pierwsze. Po drugie, szykujemy się do prezydencji w Unii Europejskiej i zarówno Tusk, jak i Sikorski powtarzają to, co jest najważniejsze, to jest bezpieczeństwo. I to jest też ta próba mobilizacji Europy, przede wszystkim zachodniej, właśnie do nieodstawiania nogi i nie schodzenia z tego pola. No przecież obietnice złożone rok temu dotyczące amunicji nie zostały wypełnione. Zastanawiam się, bo wyobraźcie sobie, że do NATO aplikujemy w latach 90. Prezydentem jest nie Clinton, tylko Trump. Kongres wygląda jak teraz, na Kremlu jest nie Jelcyn, tylko Putin. Zastanawiam się, gdzie się kończy fart, który jak się okazuje mamy od 30 lat i którego nawet PiS nie był w stanie zabić do końca. Gdzie jest nasz koniec naszego okienka historii? Do niego się właśnie zbliżamy. Do końca? Do końca farta w okienku historii. Tak, panie profesorze, to jak profesor historii. Jeszcze się boimy, że to jest koniec takiego okienka, bo że bardzo będzie... Ile to może trwać na tej zasadzie, tak? Wyobraźcie sobie, Trump wraca. Jak sobie przypomnę, nie tylko to, co sprzed lat, ale co on mówił na tych wiecach i jak jest okropny po prostu, jak jest groźny, to ciarki przechodzą po plecach. Pytanie jest, czy kogoś takiego Ameryka faktycznie może wybrać na prezydenta? Czyli ja nie chcę prorokować i nie chcę stawiać żadnych diagnoz, bo nie jestem tego uprawniony, ale no, jakoś w głowie mi się to nie mieści. Wiesz co, ja uważam, że wygra Biden, ale z pokorą dziękuję. Muszę powiedzieć, że w 2016 byłem święcie przekonany, że Hillary wygra. No bo wygrała, patrzymy na roku... to wygrała, tylko no, taki system, a nie inny. Z Brexitem się pomyliłem, z Trumpem się pomyliłem, z drugim Trumpem miałem rację na szczęście. Więc jaki bilansuje, więc w siatkówce to była 5-5-satówka, nie? W listopadzie się dowiem, czy ma on osad, czy nie. Nie wiem, kiedy pytasz się, problem jest taki, że to też nie może tak wyglądać, moi drodzy, że Europa się nie jest w stanie sama obronić. Znaczy, armie europejskie kiedyś to były armie, które trzęsły światem. W tej chwili nie jesteśmy w stanie właściwie zaprowadzić porządku na swoim podwórku. No cóż by się na przykład stało, gdyby trzeba było przeprowadzić operację wojskową, nie wiem, gdzieś na przykład na drugim brzegu Morza Śródziemnego. Coś tam by zaczęło się dziać. Z drugiej strony są też zmiany na plus. W
czasach potopu trudno było sobie wyobrazić Polskę i Szwecję w jednym sojuszu militarnym, nie? No wiesz, wcześniej był jeden król polsko-szwedzki, no nie wyszło to za długo, więc... Nie, ale generalnie mówiąc, Europa musi zacząć się strasznie poważnie zabierać za kwestie ale obronne. Ale do tego też właśnie mówił Tusk i nawiązywał, tak? Żeby tak. Wyrwać z takiego... Ale to nie chodzi o to, że kupimy sobie nowe czołgi czy nowy samolot. Nie, trzeba być gotowym do tego, że trzeba będzie wysłać portugalskich żołnierzy, trzeba będzie być może wysłać do bronienia Litwy, Łotwy czy wschodniej Polski. Oni nawet nie wiedzą, gdzie to jest. Nie? Albo trzeba nie wysłać polskich żołnierzy na brzeg Afryki na przykład. Ale że Portugalia będzie wiedziała, że tak trzeba się zachować. Bo to jest też ich bezpieczeństwo. Doktor mi generalnie dyskretnie daje do zrozumienia, że są w życiu ważniejsze rzeczy niż polityka. Tak. Znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że wiecie, pomijając tę broń jądrową i straszenie przez Putina, że użyje i tak dalej, to przecież na zdrowy, taki na poziomie podstawówki rachunek można wskazać, jaka jest potencjał, jaki jest, jaka potęga tej Europy w stosunku do Rosji. Demograficznie, ekonomicznie, z tym, tyle, że oni wydają 50% na tylko żeby się wojnę. Tylko że bić, to musisz mieć wolne walki. Ale ja widzę w czym innym, nadzieję i niestety nie w naszym potencjale, tylko w braku interesu w wojnie w Europie Chin. I dla mnie to jest jedyne takie okienko, że bez wsparcia Chin dla Rosji różnego rodzaju nie będzie też taki... A jak pamiętamy z października 1956 roku, czasem Chińczycy stają po naszej stronie. Stanęli. Tak jest. Tego się trzymamy. Teraz na razie kalkulują, no ale... Wiesz, pytanie też, co będzie z Rosją. Rosja nie jest gigantem. Rosja, jeżeli jest gigantem, to jest na bardzo glinianych nogach. Tak. Zresztą pokazuje to... Ta umiejętność Ukraińców kompromitowania Rosjan. No dobrze, no dostali w dupę, stracili kolejne miejscowości, ale zatopili im krążownik okręt flagowy. Tak? Kolejne okręty, nie ma właśnie rosyjskiej floty na Morzu Czarnym praktycznie. Drony latają bezkarnie na terenie całej, no, bliskiej Rosji, tak? I uderzają teraz w rafinerie, w terminale gazowe. No to państwo, Ukraińcy po prostu potrafią bardzo, bardzo boleśnie rządzić. To się chwilę może rozsypać. Patrząc jeszcze na ten obszar w ogóle postradziecki, to tam też zaczynają się różne, czy nasilają się, bo to nie tylko się zaczynają różne ruchy, w związku z tym to też oczywiście to nie jest... Moja odwaga podpadania pani doktor ma swoje granice i właśnie je przekraczamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję ci, dziękuję wam.